Rożet.pl. Szydełkowanie moją pasją. Witajcie moi drodzy. Powoli zbliżają się święta Bożego Narodzenia, dlatego dzisiaj chciałabym Wam zaproponować zrobienie na szydełku takich wesołych, świątecznych podkładek pod kubki w kształcie bałwanków. Podkładki te dzierga się bardzo szybko, łatwo i przyjemnie, dlatego bez problemu i z powodzeniem zrobicie taki komplet podstawek jeszcze przed świętami. Może dla siebie, może na prezent dla kogoś bliskiego. One pięknie prezentują się na stole, no i z pewnością zwrócą na siebie szczególną uwagę najmłodszych domowników. A średnica buzi bałwanka to 12 cm, razem z kapeluszem ma tych centymetrów 15. No to teraz pora na to, aby powiedzieć, co będzie nam potrzebne do wykonania takiej podstawki. Całą moją podkładkę zrobiłam, wydziergałam z włóczki o nazwie Mimoza. Mimoza jest włóczką akrylową, dostępną na rynku w szerokiej gamie kolorystycznej, dosyć tanią, dlatego ją wykorzystuję do podstawek. Oczywiście do wykonania bałwanka będziemy potrzebować mimozę białą, mimozę czarną do wyszycia oczek i buźki, no i oczywiście przydałaby się mimoza pomarańczowa, akurat ja nie mogłam dostać mimozy pomarańczowej, chociaż normalnie dostać ją można i wykorzystuję kocurka, tylko kocurek jest cieńszy niż mimoza, dlatego dziergam dwoma nitkami kocurka, w ten sposób powstanie nosek bałwanka. No i jeszcze kapelusik, akurat u mnie to mimoza różowa przewinięta na kłębuszek. No tutaj już kolorystyka kapelusika dowolna, jeżeli będziecie wykonywać komplet podstawek, można każdemu bałwankowi zrobić kapelusik w innym kolorze. Przyda nam się również szydełko 3,5 mm, igła dziewiarska do wyszycia buzi i oczek, czyli taka z dużym uszkiem, przez które swobodnie przejdzie nasza włóczka, no i oczywiście nożyczki. Możemy brać się do pracy. Robienie podstawki zaczynamy od wykonania pierwszego okrążenia w kolorze pomarańczowym i będzie to nosek naszego bałwanka. Tak jak wspomniałam wcześniej, ja będę dziergała dwoma nitkami, ponieważ jest to cieńszy kocurek, ale można oczywiście zastąpić jak najbardziej mimozą, jedną niteczką. Na początek wykonujemy 5 oczek łańcuszka, które łączymy w kółeczko oczkiem ścisłym, które wbijamy tutaj w pierwsze oczko, w ten sposób. Następnie robimy 3 oczka łańcuszka za pierwszy słupek i w nasze kółeczko wbijamy jeszcze 11 słupków. Robimy dosyć ciasno, ponieważ musi nam się tych słupków sporo zmieścić. Jeżeli policzymy sobie 3 pierwsze oczka za słupek, to powinniśmy mieć w kółeczku 12 słupków. Inaczej mówiąc, 3 oczka za pierwszy słupek plus 11 słupków. Zrobiłam już wszystkie słupki, no i teraz kończymy okrążenie, wbijając się tutaj w górę pierwszego słupka, czyli tak naprawdę w trzecie oczko, które zrobiliśmy na początku. Przeciągamy nitkę, kończymy nosek oczkiem ścisłym. Nitki obcinamy i delikatnie wrabiamy. Nie martwimy się wszystkimi końcówkami, które nam zostaną z lewej strony, ponieważ one nam potem pięknie znikną. Zaraz zobaczycie, dlaczego. Ok. Nitki są robione. Mamy nosek naszego bałwanka. No to teraz pora na 4 okrążenia białe. 4 okrążenia białą mimozą.
Pierwsze okrążenie białą mimozą. Wbijamy się gdziekolwiek tutaj w oczko pomarańczowe. Wykonujemy trzy oczka. Za pierwszy słupek. I teraz całe to okrążenie będzie polegało na tym, że w każde oczko pomarańczowe, czyli w każdy słupek z poprzedniego okrążenia, wbijamy dwa słupki białe. Tutaj sobie zostawiam, ponieważ najładniej moim zdaniem wychodzi wzór i łączenie okrążeń, kiedy kończymy w tym samym oczku słupkiem, więc tutaj sobie zostawiam jeden słupek, przechodzę do następnego oczka, wykonuję słupek i drugi słupek, w ten sposób. Łatwo policzyć, że w tym okrążeniu powinniśmy mieć 24 słupki. No i mamy końcówkę okrążenia. Jak widzicie, został mi jeden słupek, właściwie pierwszy słupek. I teraz w to samo oczko wykonuję drugi słupek, tak aby mieć parę słupków w jednym oczku pomarańczowym. I kończę okrążenie oczkiem ścisłym, wbijając się tutaj w górę, tylko staram się to zrobić pod dwie nitki. O, w ten sposób. Mamy pierwsze okrążenie bałwanka. Jeszcze trzy. Pierwsze białe okrążenie bałwanka. Jeszcze trzy okrążenia. I teraz te trzy okrążenia, moi drodzy, będziemy wykonywać analogicznie. Już Wam tłumaczę jak. Zawsze zaczynamy trzema oczkami łańcuszka, a więc jakby jednym słupkiem z pary słupków. I teraz w każdym kolejnym okrążeniu te pary słupków wychodzące z jednego oczka będzie rozdzielało coraz więcej, właściwie w każdym okrążeniu o jeden więcej słupków takich pojedynczych, oddzielnych. Czyli w tym okrążeniu te pary słupków wychodzących z jednego oczka będzie rozdzielał jeden słupek. Jeżeli tutaj, kończąc okrążenie, wbije się drugim słupkiem, żeby była para, no to teraz pora na ten jeden słupek, czyli w następne oczko wbijam się słupkiem, kolejne oczko to dwa słupki w tym samym oczku, kolejne oczko słupek i powtarzamy znowu. Dwa słupki w jednym oczku. I jeden słupek. I szybciutko kolejne okrążenie. A więc trzy oczka łańcuszka. Tak zaczynam. I teraz w kolejne oczko jeden słupek. W kolejne oczko jeden słupek i dopiero w następne oczko dwa słupki. Czyli teraz pary słupków będą rozdzielane przez dwa słupki pojedyncze. Jeden słupek, drugi słupek i dopiero dwa słupki z jednego oczka. I tak naokoło. No i błyskawicznie trzecie okrążenie, już na pewno wiecie sami jak je zrobić, trzy oczka łańcuszka i następnie w kolejne oczko jeden słupek, w następne oczko kolejny słupek, w następne oczko trzeci słupek i dopiero para słupków w jednym oczku. Czyli teraz w trzecim okrążeniu białym trzy słupki pojedyncze, czyli wpływane kolejno w kolejne oczka, rozdzielają nam pary słupków wychodzące z jednego oczka. Ten wzór jest w ogóle bardzo popularnym, bardzo fajnym, prostym wzorem na wykonanie takiego idealnie równiutkiego, płaskiego, pełnego kółeczka. Na przykład możemy go wykorzystać do wykonania dna koszyka, jeżeli na przykład robimy ze sznurka albo z jakiejś grubej włóczki. Albo dna torebki, albo nawet na okrągły dywanik. Bardzo prosty wzór. Każde kolejne okrążenie robi się analogicznie i można
powiększać w nieskończoność. No i tak wygląda gotowa już zrobiona buzia bałwanka, czyli ta przednia część. A żeby podkładka była nieco grubsza i sztywniejsza i dobrze izolowała gorący kubek czy filiżankę z gorącym napojem od blatu stołu, należy, czy też wskazane byłoby, wykonać identyczną podstawkę, tylko w kolorze białym. I my te dwie podstaweczki razem później zszyjemy. Wtedy podstawka będzie gruba, sztywna, no i naprawdę praktyczna, bo będzie spełniła swoją funkcję. Nie tylko będzie takim elementem dekoracyjnym stołu, ale również będzie taką prawdziwą, praktyczną podstawką, która nie pozwoli, aby gorący kubek zniszczył na przykład blat stołu. Zanim jednak podstawki zszyjemy ze sobą, czyli biała i ta z pomarańczowym noskiem, czyli przód, i będziemy je oczywiście zszywać pleckami do siebie, dlatego te wszystkie końcówki, o których Wam mówiłam, pochowają się tutaj w środku i będą zabezpieczone, nic nam się nie spruje, to zanim to zrobimy, to musimy wyszyć buźkę i oczka naszemu bałwankowi. Dlatego teraz potrzebna nam będzie wspomniana na początku igła dziewiarska, na którą nawlekłam czarną mimozę, podwójną nitkę. Związałam supełek na końcu. No i możemy przystąpić do wyszywania. Zaczynamy od uśmiechu. Uśmiech szeroki, od ucha do ucha. A więc zaczynamy. No i zaczynamy sobie, moi drodzy, tutaj pomiędzy drugim a trzecim białym okrążeniem. Wpływamy sobie tutaj w oczko. Przeciągamy równiutko. Supełkiem się zupełnie nie przejmujemy, tak jak mówiłam. No i teraz wpływamy się w następne oczko. W ten sposób. Uśmiech jest już gotowy. Teraz przechodzimy do oczek. Wykonujemy je w takiej samej odległości od środka jak uśmiech, czyli pomiędzy drugim a trzecim białym okrążeniem. Staramy się, żeby były mniej więcej symetrycznie wyszyte. Zamiast kolejne oczko, jedno oczko omijam, wkłuwam się w drugie, albo i nawet w trzecie. Możemy zrobić takie nieco dłuższe oczka. O. I teraz po środku przeszywam. Podczas wyszywania starajcie się tylko niczego za bardzo nie ściskać, żeby nam się tutaj nic za bardzo nie pomarszczyło. Żeby wszystko było równiutkie. No i drugie oczko. No i gotowe, moi drodzy. Nasz bałwanek już się do nas uśmiecha. Tą nitkę, jak widzicie, no, tył nie wygląda super fajnie. Natomiast, tak jak powiedziałam, nie przejmujemy się tym, ponieważ to wszystko będzie schowane w środku. Nikt tego nie zobaczy. Delikatnie sobie z tyłu wrabiam czarną włóczkę. Po prostu zabezpieczam tak, żeby nic mi się nie spruło. No i oczywiście ona nie może być widoczna z przodu. Dlatego wkłuwam się tylko pod te tylne niteczki.
żeby mi tu nic nie wyszło. Można też zrobić mały supełek. Już tak dla pewności. Mniej więcej. No i gotowe. Pora na zszycie teraz naszych dwóch podstawek, czyli wszystkie końcówki do środka, a my zszywamy podstawki wykorzystując oczka rakowe. Na moim kanale znajdziecie oddzielny filmik dotyczący tego, jak wykonywać oczka rakowe, dlatego już dokładnie Wam tutaj opowiadać o nich nie będę. A oczka rakowe pięknie nam wykańczają brzeg robótki. Oczka rakowe to po prostu półsłupki, tylko wykonywane w przeciwną stronę, do tyłu, tak jak chodzi rak. Czyli zaczynamy od wkłucia się tutaj pod w jedno i w drugie oczko naszej podstawki, tak? No bo zszywamy je, łączymy razem. I teraz normalnie kolejny półsłupek byłby tutaj. Ja robię półsłupek do tyłu, czyli cofam się. Na początku takie oczka rakowe mogą wydawać się nieco trudne do zrobienia, ale wierzcie mi, że wystarczy troszkę poćwiczyć i bardzo szybko nabiera się wprawy i ten brzeg wychodzi taki troszeczkę jakby owinięty niteczką. Oryginalny, inny. No i gotowe. Tak wygląda brzeżek zrobiony oczkami rakowymi. Tutaj, jak widzicie, wszystkie końcówki mi się pochowały, a te ostatnie końcówki właśnie od nitki, którą robiłam brzeg, przycinam sobie i następnie wciągam je po prostu w środek i one będą kompletnie, słuchajcie, niewidoczne. Także to jest świetny myk. No i proszę. Sztywna, dosyć gruba, praktyczna podstawka, no i śliczna, już gotowa. Jeszcze możemy wykonać do niej kapelusik. A kapelusik robię z mimozy różowej. Zaczynam od tutaj tej dłuższej części, od ronda kapelusza. Wykonuję 18 oczek łańcuszka, następnie dwa rządki półsłupków, potem po 3 bądź 4 oczka opuszczam, przerabiam już nie do końca i kolejnych 6 rządków półsłupków robię do góry. I w ten sposób mamy kapelusik, który potem należy przyfastrygować cienką niteczką i cienką igiełką, nitką najlepiej w kolorze kapelusika, tak żeby była jak najmniej widoczna. Tutaj troszkę krzywo, zawadiacko nad jednym okiem, bałwanka, w ten sposób. No i mamy gotowe podstawki. Moi drodzy, ja jeszcze tylko dodam, że między te dwie podstawki, które zszywaliśmy, można by włożyć wycięty ze sztywnej tekturki kartonik. I wtedy ta podstawka byłaby naprawdę sztywna. Ale jeżeli podstawka ma nam dłużej służyć i ma być po prostu praktyczna, to trzeba ją od czasu do czasu prać. A jeżeli włożymy do środka kartonik i zszyjemy podstawkę, to z tym praniem może być już ciężko. Dlatego ja wolę zszyć dwa pełne kółeczka, dwie podstawki razem. Uważam, że to z powodzeniem wystarczy. Już nie trzeba dodatkowo takiej podstawki usztywniać. Tak samo jeżeli chodzi o oczka, nosek i uśmiech. Można by to zrobić na przykład z guziczków albo ponaszywać jakieś aplikacje. Tylko wtedy ta podstawka mogłaby nie być taka równa. Jeżeli postawimy szklankę czy kubek na niej, to ta szklanka czy kubek mógłby się nieco chwiać. Jeżeli wyszyjemy uśmiech i oczki włóczką, to ona jest kompletnie równa. Nic się nie stanie. Jest chyba najbardziej praktyczna, jak może być. Także moi drodzy, polecam, zachęcam do wykonania takich podstawek.
Na pewno również zauważyliście, że na początku mojego filmu pojawiła się plansza z napisem dotyczącym pasmanterii Passard. Również chciałam Was bardzo zachęcić, abyście tam zajrzeli, bo do tej pory pasmanteria zajmowała się głównie, czy też sprzedawała głównie akcesoria do biżuterii, również szydełkowej. Natomiast od niedawna powiększyła swój asortyment o piękne włóczki i stworzył się to taki kącik, skarbnica dla wszystkich osób, które dziergają, szydełkują, robią na drutach itd. Także jest naprawdę, moi drodzy, na czym zawiesić oko. Serdecznie polecam. Bardzo fajne miejsce w sieci. Moi kochani, mam nadzieję, że zobaczymy się już niedługo. Usłyszymy się też niedługo. Zapraszam Was na mój blog crochet.pl. No i oczywiście bardzo zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Do usłyszenia. Szydełkujesz? Fajnie. By otrzymywać nowości szydełkowe, subskrybuj mój kanał. Wystarczy, że klikniesz. Crochet.pl. Szydełkowanie moją pasją.